Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiuk. Wtorek, 1 czerwca, a dziś w programie zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, którą zorganizowaliśmy w siedzibie telewizji Zabrze, dobiegła końca. Bardzo się podoba. Mam już kolegów tam w szkole. Z okazji Dnia Dziecka młodzi zabrzanie przejęli miasto. Postanowiliśmy zrobić Dzień Dziecka dla grup zorganizowanych, czyli głównie przedszkoli i szkół. Wydarzenia rozpoczynamy od dobrej wiadomości. Rzeczy, które zebraliśmy na ramach naszej telewizyjnej akcji Pokolory Świat, przekazaliśmy dzieciom z Ukrainy, które przebywają w naszym mieście. Zakończyliśmy akcję Pokoloruj Świat dzieciom z Ukrainy, podczas której zbieraliśmy przybory szkolne, piórniki, kredki, ołówki, kolorowanki, plasteliny i zabawki. Odwiedziliśmy jedno z miejsc w Zabrzu, w którym przebywają dzieci z Ukrainy i przekazaliśmy im rzeczy, które udało nam się zebrać. Jak Ci się podoba w Zabrzu? To jest bardzo fajne miejsce. Chodzisz tutaj w Zabrzu do szkoły i jak Ci się podoba w szkole? To jest bardzo fajna szkoła. Ja lubię swoich druzy, koleg. Bardzo się podoba w Zabrzu. A jak Ci się podoba w polskiej szkole? Bardzo się podoba. Mam już kolegów tam w szkole. Wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej zbiórki, bardzo dziękujemy. A dzieciom życzymy radości, uśmiechu i beztroskiego dzieciństwa. Dziś Dzień Dziecka. Z tej okazji najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogli liczyć na wiele niespodzianek. Atrakcje czekały na nich w ratuszu, teatrze nowym, w siedzibie Straży Pożarnej, w Miejskim Ogrodzie Botanicznym oraz na Arenie Zabrze, gdzie odbyła się wielka zabawa. Jest super! Taka reakcja nie powinna nikogo dziwić. Dzień Dziecka w Zabrzu to bowiem prawdziwe święto najmłodszych. Zabawa czekała dziś praktycznie wszędzie. Grupa przedszkolaków złożyła dziś wizytę w ratuszu, a następnie wspólnie z panią prezydent odwiedziła m.in. siedzibę Straży Pożarnej oraz Miejski Ogród Botaniczny, gdzie czekały na nich liczne atrakcje. Dzieci odwiedziły także Teatr Nowy w Zabrzu, gdzie czekały na nich zaproszenia na spektakl Niesamowite Przygody Skarpetek, którego premiera odbyła się w minioną sobotę. Myśmy mieli po prostu przyjemność stworzenia tego przedstawienia, wiedząc, że to jest, no bo jest bardzo odrealnione, bajki generalnie nie siedzą w takim realizmie twardym, no ale tutaj mamy postacie przedziwne, ożywione skarpety. Niewątpliwie wielkim atutem tego przedstawienia są fantastyczne kostiumy zaprojektowane przez panią Joannę Puk, którą zresztą pracuje nie pierwszy raz przy realizacji. Główne obchody Dnia Dziecka odbyły się na promenadzie Areny Zabrze, gdzie na najmłodszych czekały dmuchańce, postacie z bajek i koncerty. W tym roku przy współorganizacji z Areną Zabrze postanowiliśmy zrobić Dzień Dziecka dla grup zorganizowanych, czyli głównie przedszkoli i szkół, które licznie w tym Dniu Dziecka zawsze uczestniczą. Wcześniej te akcje były organizowane na hali MOSiR, teraz postanowiliśmy wyjść na zewnątrz. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bo liczne szkoły przybyły, tych dzieci jest mnóstwo. Korzystają z wszystkich atrakcji, które gdzieś tam przygotowaliśmy, a to są też takie atrakcje, w które zaangażowane są służby nasze mundurowe, na przykład Straż Pożarna, Policja. Fajna zabawa? Tak, fajna. Tak. A jakie atrakcje tutaj na Was czekają? Dziewczalnia, lody, a powiedzcie mi, kto wata cukrowa, zamki dmuchane.
lody, balony. Lepiej niż w domu. Lepiej niż w szkole jest. Właśnie, wszystko prawie za darmo. Jeszcze można normalnie zasiadać do wozów strolarskich i można zasiadać do policji. Muchawce, frytki, jedzenie, wszystko. No właśnie, i nawet Bas Astral tu jest. Super dzień dla dzieci. Dziś największy dzień w roku, Dzień Dziecka. Dzieci świętują swój dzień, mówiąc o tym, że wszystkie dzieci nasze są. Kochamy te dzieciaczki, dla nich pracujemy, dla nich żyjemy. Dziś z nimi się bawimy. To ważny dzień. Ważny dzień, żeby przypomnieć sobie, że względem tych dzieci mamy obowiązki, że te dzieci na nas liczą, że oprócz wielu prezentów, zabawek, po prostu nas potrzebują. Dlatego dzieciom życzę wspaniałej zabawy, a rodzicom, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy dla nich bardzo, bardzo ważni. Ten dzień najmłodsi bez wątpienia zapamiętają na długo, a my życzymy wszystkim dzieciom z okazji ich święta uśmiechu i wiele radości. Występy, warsztaty oraz wiele innych atrakcji przygotowano dla dzieci i ich rodziców podczas zaborskiej majówki młodych. Po przerwie związanej z pandemią w dzielnicy Zaborze odbyła się Zaborska Majówka Młodych. Była to okazja do zrzeszenia środowiska lokalnego, aktywowania społeczności, a także do miłego spędzenia czasu. Staramy się też, żeby majówka była takim polem do promocji naszych uczniów. Podczas majówki co roku dzieci prezentują właśnie to, co zdobyły podczas zajęć w ognisku. Swoje talenty, umiejętności prezentują. Każdy jest inny, więc dla każdego, wydaje mi się, że dla każdego coś tu mamy. I malarstwo, i sport, i relaksację, i muzykę. Także staramy się, żeby każdy się tutaj odnalazł i bardzo dobrze czuł. Dzięki przygotowanym atrakcjom zarówno dzieci, jak i rodzice doskonale się bawili. Organizator, którym jest Centrum Edukacji Twórczej, pokazuje, jak można integrować ludzi i jak można tych najmłodszych oderwać od smartfonów, od internetu i zorganizować im bardzo przyjemny czas na świeżym powietrzu. Fajne są występy właśnie na tej scenie, no i wzięliśmy udział właśnie w konkursie rysowania kredami. Tęskniłam bardzo za takimi imprezami, za szkołą, za nauczycielami, za przyjaciółmi. Dzieciom bardzo tego brakowało, więc dobrze, że takie rzeczy się dzieją. Fajnie, że jest to blisko nas, blisko miejsc, w których mieszkamy. A jeśli chodzi o rodziców, myślę, że też się dobrze bawią. Widzą, że dzieci się dobrze bawią, a wiadomo, że szczęśliwe dziecko to szczęśliwy rodzic, więc myślę, że bardzo fajna impreza. Pogoda dopisała, fajne rzeczy się dzieją na scenie, więc super. Najważniejsze, że znowu można było się spotkać, pobawić, powspominać, a przede wszystkim pobyć ze sobą w realnym świecie. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydarzenia zapraszam jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.